francusko-niemiecką 8. Nie żadne żonki obmiędzy. No mamy, grotesko, czworokątek wysokarski. Trójkąt wysokarski. Jeżeli jest przez Europę, no to ja olewam jego telefony. Patrzę, czy nie masz jakiejś książki fajnej, ale to patrzę. Uważam, że trzeba się gdzieś. Przepraszam, szwendać o prawie. O, ile tu tego pisadła swojego masz. Myślałam, że to jakaś książka jest. Instytutu Wolności. Jego zdaniem obecne pogłębianie współpracy z Budapesztem czy Pragą to dobry pomysł. No, ty nic nie masz, myślałam, że jakieś książki. Belką. To nie jest albo-albo. To nie jest albo rozmawiamy z Europą Środkową, albo rozmawiamy z Niemcami. Sytuacja idealna to jest taka, w której rozmawiamy bardzo intensywnie. Instytucjonalizujemy nasz. Gdzieś pieniądze się już tarzają po podłodze. Przyjmujemy grupę przechadzką. Chcemy na swojej lepszej. To co, jeden grosz to są... Jesteśmy dla Niemców czy dla Stanów Zjednoczonych, wezmę, na szczęście. O bezpieczeństwie. Ale tu zgoda z Markiem Belką, współpracując z Niemcami. Bez Niemców nam się nic nie uda. Na konferencji Leaders Poland in a Global World gościli również m.in. reżyser Krzysztof Zanussi, były szef Instytutu Adama Mickiewicza Paryżniewicza i szef Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Jerzy Spon. Następnym razem te więcej smażę, bo dziś to tak na szybko robiłam. Bo inaczej te dziennie. Jak poinformował Polskie Radio Rzeszów, Przemysław Baran z Generalnej Dyrekcji.